Maciej Jabłoński, dzień dobry. Zapraszam na mini poradnik Jak nagrywać audiobooki, część druga. W części pierwszej, do której odsyłam, na którą zapraszam, jeśli nie oglądaliście, mówiliśmy, że na początku, jeśli się gubimy, jeśli nie wiemy, jak ugryźć prozę, to warto oprzeć się na prozodii, czyli elementach mowy, na akcencie logicznym, który nadaje sens temu, co mówimy lub temu, co czytamy, oraz na tempie, rytmie, żeby były zmienne, żeby nie zanudzić słuchacza jednostajnym czytaniem. A teraz przy prozodii zostaniemy, bo czas na kolejny ważny jej element i temu poświęcimy cały odcinek. Intonacja. Czym jest intonacja? Ma wiele znaczeń. Na przykład w muzyce ma kilka definicji, ale tą najpopularniejszą jest: czy muzyk gra czysto? Innymi słowy, czy trafia w dźwięk? Najprościej podać to na przykładzie skrzypiec, na przykład dlatego, że tam najprościej o fałsz, bo to bardzo trudny instrument. Słuchamy koncertu wybitnego skrzypka Nigella Kennedy'ego i zachwycamy się, on gra z niesamowicie czystą intonacją. Jego intonacja jest krystaliczna, bo trafia w każdy dźwięk, w każdą nutę, ale słuchamy jakiegoś dorosłego muzyka i mówimy, fałszuje, jego intonacja jest fałszywa. Natomiast w mowie i w czytaniu intonacja jest, najprościej rzecz ujmując, melodią, z jaką prowadzimy zdania, akapity, części tekstu. Ale tutaj też pojawia się określenie fraza, prawda? I znowu w muzyce jest prościej, dlatego że jeśli chodzi o formy muzyczne, można każdy utwór podzielić na najdrobniejsze elementy i tam jest motyw, fraza, zdanie i okres. A czym jest fraza w mowie i w tekście czytanym? Tutaj też jest kilka definicji, tutaj są liczne spory, jak określić frazę. Mieczysław Kotlarczyk, wybitny dydaktyk, wybitny reżyser, trener emisji głosu, twierdził, że najprościej określać frazę od oddechu do oddechu. Czyli jak nabieramy powietrza, przerywamy gdzieś nasze czytanie. Zatem fraza może być częścią zdania, ale fraza może być całym zdaniem. Fraza może być jednym wyrazem. Wszystko zależy od interpretacji. Ale żeby nie dać się zwariować, przejdźmy, moi drodzy, do konkretów. Skupmy się na intonacji, czyli na melodii zdania. Będę pokazywał przykłady w sposób przerysowany, żebyśmy się dobrze zrozumieli. No i jeśli chodzi o te odniesienia do muzyki, one nie są bezpodstawne. Wyobraźcie sobie, że nawet starożytni odkryli, że warto, jeśli chodzi o intonację, wspomagać się muzyką. Odkrył to na przykład Izokrates, wybitny teoretyk mowy, retor, nauczyciel, dydaktyk. On właśnie, jeśli chodzi o kształtowanie melodii zdania, odwoływał się do muzyki. A zatem tutaj najważniejszy jest słuch, ale o tym wielokrotnie mówiłem. Posłuchajcie dwóch przykładów intonacji. Zadzwoniłem i czekałem. Wkrótce w głębi korytarza uchyliły się drzwi i ktoś, szurając nogami bez pośpiechu, ruszył w moją stronę. Ukazał się mężczyzna w rozczłapanych pantoflach i spodniach nieokreślonego koloru, których dwa górne guziki były rozpięte, aby zostawić więcej swobody peryferiom obszernego brzucha. Potwornie płasko, prawda? Gdybym przeczytał dłuższy fragment, to odpłynęlibyście myślami, bo tutaj właściwie intonacja była na minimalnym poziomie, gdzieś coś podkreślałem akcentami, ale to wszystko było po prostu niemal na jednej nucie. Zatem to odrzucamy, ale można też przesadzić w drugą stronę. Zadzwoniłem i czekałem. Wkrótce w głębi korytarza uchyliły się drzwi i ktoś, szurając nogami bez pośpiechu, ruszył w moją stronę. Ukazał się mężczyzna w rozczłapanych pantoflach i spodniach nieokreślonego koloru, których dwa górne guziki były rozpięte, aby zostawić więcej swobody peryferiom obszernego brzucha. No, to jest groteskowe, prawda? Przyznacie, że tutaj intonacja już przekroczyła dopuszczalne granice smaku i zrobił się po prostu kabaret. Zatem wiemy już, że nie można czytać ani za płasko, ani nie można przesadzać. Ale tak jak w pierwszej części, żeby się w tym wszystkim nie zagubić, spróbujmy to usystematyzować. I owóż, od czego zaczniemy? Zacznijmy od początków zdań. Początki zdań są bardzo ważne, dlatego że uwaga słuchacza często skoncentrowana jest na tym, co się kończy i jak się zaczyna kolejne zdanie. Posłuchajcie fragmentu klasyki amerykańskiej prozy. Biały dom Bordonich stał milczący, niemal posępnie milczący, a żaluzje w oknach były spuszczone. Samuel zsiadł przed gankiem, odczepił od siodła wypchane sakwy i oddał konia Chińczykowi.
Zapukał do drzwi, ale nikt się nie zjawił, więc wszedł. W bawialni wydało mu się ciemno po świetle słonecznym. Zajrzał do kuchni, którą Lee wyszorował do czysta. Nie da się tego słuchać, prawda? Jeśli nawet próbowałem coś zrobić w środku i na końcu zdania, to w uszy wpadał wam ten upiorny początek, za każdym razem taki sam. Pojawiło się zjawisko izotonii, czyli monotonii melodycznej. Ale przecież coś z tym trzeba zrobić. Te zdania są niemal identyczne, jeśli chodzi o długość, a jednak trzeba zaciekawić słuchacza. Jak powiedziałem, jest to klasyka. John Steinbeck, Na wschód od Edenu, a także klasyka filmu amerykańskiego. James Dean w jednej z głównych ról. Posłuchajcie, jak można zrobić to inaczej. Biały dom Bordonich stał milczący. Niemal posępnie milczący, a żaluzje w oknach były spuszczone. Samuels siadł przed gankiem, odczepił od siodła wypchane sakwy i oddał konia Chińczykowi. Zapukał do drzwi, ale nikt się nie zjawił, więc wszedł. W bawialni wydało mu się ciemno po świetle słonecznym. Zajrzał do kuchni, którą Lee wyszorował do czysta. Lepiej, prawda? Co robiłem? Oczywiście zacząłem tak jak przy poprzednim przykładzie, czyli od góry. Potem kolejne zdanie zacząłem od dołu. Trzecie zdanie zacząłem nieco płasko. Potem próbowałem, no bo już nie mam więcej możliwości, albo mogę zacząć od góry, albo od dołu, albo trochę płasko. Potem znowu próbowałem od góry i od dołu, ale na innej wysokości głosu. O tym za chwilę, pokażę wam jaskrawy przykład. Natomiast teraz było to bardziej do strawienia, prawda? Można zacząć dwa zdania w ten sam sposób, ale warto wtedy pamiętać, żeby zmienić wysokość głosu. Posłuchajcie dwóch zdań. Biały dom Bordonich stał milczący, niemal posępnie milczący, a żaluzje w oknach były spuszczone. Samuel siadł przed gankiem, odczepił od siodła wypchane sakwy i oddał konia Chińczykowi. Pojechałem tak samo, z tym, że pierwsze zdanie zacząłem wyżej, a drugie niżej, ale ruch był identyczny. A teraz odwrotnie. Zapukał do drzwi, ale nikt się nie zjawił, więc wszedł. W bawialni wydało mu się ciemno po świetle słonecznym. Teraz szedłem z góry do dołu, ale znowu zacząłem wyżej i zjeżdżałem, a potem zacząłem niżej i zjeżdżałem. Naturalnie wszystko to zależy od tego, jaką macie skalę głosu, ale tak naprawdę minimalne różnice w wysokości już zrobią kolosalną różnicę w odbiorze. Początki zdań mamy zatem ułożone. Co dalej? Antykadencje. Czym jest antykadencja? Antykadencja to, najprościej rzecz ujmując, najwyższy punkt melodii w zdaniu. Kadencja schodzi do kropki. Antykadencja zawiesza głos. Jeżeli mamy na przykład zdanie złożone, dwa zdania pojedyncze zlepione w jedno, prawda? No to antykadencja to jest to zawieszenie głosu często przed przecinkiem. Jeżeli mamy w zdaniu dwa orzeczenia, no to po pierwszym orzeczeniu i po dopełnieniu zdania głos idzie do góry. Ale antykadencję można różnie realizować. Znowu posłuchajmy przykładu, byśmy uniknęli pewnego koszmaru, którego nie da się słuchać. Biały dom Bordonich stał milczący, niemal posępnie milczący, a żaluzje w oknach były spuszczone. Samuel siadł przed gankiem, odczepił od siodła wypchane sakwy i oddał konia Chińczykowi. Nie dało się tego znieść, prawda? Taka klasyczna antykadencja, jak czytały nam panie w szkole, prawda? Bo to nie muszą być nawet zdania złożone. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, kiedy Emil w wazie wszedł do poczekalni doktora, tak nam czytano, gdy byliśmy w przedszkolu, w zerówce, w klasach 1-3, prawda? I my się w ten sposób nauczyliśmy. Ale to jest nie do zniesienia. Oczywiście w bajce takie szkolne antykadencje, jak powiedziałem, kiedy Emil w wazie wszedł do doktora, było tam pełno ludzi. Są jak najbardziej dozwolone. Dzieci to akceptują. Ale w dorosłej prozie tak się nie da. Posłuchajmy innego przykładu. Corso patrzył na mnie z uwagą. Z pewnością nie należał do tych, którzy z byle powodu wpadają w zachwyt, zwłaszcza gdy w grę wchodzą książki, ale widać było, że jest zafascynowany. Tutaj się pojawia jeszcze inny problem.
Nie respektujmy wszystkich przecinków. Będę o tym mówił w kolejnych częściach, ale już teraz Wam powiem. Wyrzucajcie przecinki. Przecinki muszą być w tekście, bo tego wymaga ortografia. Ale ortofonia, interpretacja tekstu już nie. Jeżeli będziecie czytać ortograficznie, przepadniecie. To jest, uwierzcie mi, bardzo ważna wskazówka. A zatem, co możemy zrobić? Jeżeli mamy nawykowo takie szkolne antykadencje, spróbujmy się z nimi pobić najpierw stosując kropki, czyli dzieląc zdania na części. Posłuchajcie. Biały dom Bordonich stał milczący, niemal posępnie milczący, a żaluzje w oknach były spuszczone. Prawda? Z jednego zdania zrobiłem trzy, ale to już brzmiało jak jakiś zaczątek interpretacji. Samuel zsiadł przed gankiem, odczepił od siodła wypchane sakwy i oddał konia Chińczykowi. Lepiej, prawda? Oczywiście nie możemy stosować tego nagminnie. To jest niemożliwe. Ale jeśli do swojego arsenału interpretacji wpleciecie kropki zamiast przecinków, to już będzie naprawdę duży skok jakościowy. Już będzie dało się tego słuchać. Co jeszcze? Możemy zrobić taką fałszywą antykadencję. Posłuchajcie. Biały dom Bordonich stał milczący, niemal posępnie milczący, a żaluzje w oknach były spuszczone. Co zrobiłem? Powtórzę to wolniej i pokażę Wam ręką. Biały dom Bordonich stał milczący. To była kropka, prawda? Niemal posępnie milczący. Czyli odwróciłem antykadencję. Nie zrobiłem niemal posępnie milczący, tylko niemal posępnie milczący, milczący. A żaluzje w oknach były spuszczone. Samuel zsiadł przed gankiem, odczepił od siodła wypchane sakwy i oddał konia Chińczykowi. Pomieszałem, prawda? Posłuchajcie jeszcze raz. Samuel zsiadł przed gankiem, szkolna, odczepił od siodła wypchane sakwy i oddał konia Chińczykowi. Fałszywa antykadencja, czyli jeszcze raz, zamiast iść do góry, przedostatnia sylaba jest wyżej od ostatniej. To naprawdę niesamowicie urozmaica i wprowadza taki element powagi. Wypchane sakwy, prawda? Wypchane sakwy. Sakwy są bardziej bajkowe. Sakwy są już bardziej poważne. No i co możemy jeszcze zrobić? Oczywiście jest mnóstwo możliwości. Możemy zrobić coś płasko. Samuel zsiadł przed gankiem, odczepił od siodła wypchane sakwy i oddał konia Chińczykowi. Teraz przeczytałem nieco potocznie, powtórzę to wolniej. Samuel siadł przed gankiem, odczepił od siodła wypchane sakwy i oddał konia Chińczykowi. To zdanie było nieco płaskie. Oczywiście, gdybym czytał tę prozę rzeczywiście w formie audiobooka, na pewno jedną z antykadencji zrobiłbym wyraźniejszą. Na przykład Samuel siadł przed gankiem, odczepił od siodła wypchane sakwy i oddał konia Chińczykowi. Czyli możemy też potraktować antykadencję płasko. Tylko co tu jest istotne? Świadomość głosu. Musimy my rządzić głosem i o tym mówię w niemal każdym z mini poradników. Mam nadzieję, że udało Wam się któryś z nich wyłowić. Miejcie świadomość własnego głosu. Podstawą jest, i teraz mówię niezwykle poważnie, byście Wy rządzili głosem, a nie głos rządził Wami. Byście Wy realizowali to, co sobie wyobrazicie, a nie robili to nawykowo. To jest podstawa zawodowego mówienia i zawodowego czytania. A zatem płasko. Ale możemy zastosować szkolne antykadencje. Naprawdę. Możemy. Pod warunkiem, że nie będziemy aż tak przeciągać tego ogonka do góry. Czyli nie. Biały dom Bordonich stał milczący, niemal posępnie milczący. Możemy szkolnie, w cudzysłowie, posłuchajcie. Biały dom Bordonich stał milczący, niemal posępnie milczący, a żaluzje w oknach były spuszczone. Prawda? Oczywiście pomieszalibyśmy te antykadencje, ale chciałem Wam pokazać, że nawet te zawieszenia dadzą się zrealizować, jeżeli nauczycie się obcinać ogonek. Corso patrzył na mnie z uwagą. Z pewnością nie należał do tych, którzy z byle powodu wpadają w zachwyt. Prawda? Z pewnością nie należał do tych, którzy z byle powodu wpadają w zachwyt. Do tych podniosłem, ale delikatnie obciąłem tę bajkowość. Polecam przećwiczyć antykadencje, bo one są niezwykle istotne, a
Jeśli mamy wbite to, co nam przekazywano w dzieciństwie, to naprawdę trudno startować do dorosłej prozy. A zatem mamy początki zdań, mamy antykadencję. Co nam pozostało? Zakończenia zdań. Mówiliśmy o początkach zdań, mówiliśmy o antykadencjach, zakończenia są również istotne. Oczywiście tu nie będziemy się rozsiadać, bo sprawa jest prosta. Trzeba stosować kadencję, czyli wszystko musi opaść do kropki. Ale jeśli to będzie ta sama kropka, tak samo zrealizowana na tej samej wysokości, to również dojdzie do zjawiska, o którym mówiłem, do izotonii melodycznej, czyli do monotonii. Wracamy do klasyki amerykańskiej literatury. Posłuchajcie. Biały dom Bordonich stał milczący, niemal posępnie milczący, a żaluzje w oknach były spuszczone. Samuel siadł przed gankiem, odczepił od siodła wypchane sakwy i oddał konia Chińczykowi. Zapukał do drzwi, ale nikt się nie zjawił, więc wszedł. W bawialni wydało mu się ciemno po świetle słonecznym. Zajrzał do kuchni, którą Lee wyszorował do czysta. Słyszeliście, że w trakcie zdań w środku starałem się różnie intonować, stosować różną frazę, ale zakończenia były identyczne i przez to było to nie do zniesienia. Jak powiedziałem, kadencja być musi, ale po pierwsze, spróbujmy ją zastosować na różnych wysokościach, czyli miejmy świadomość, jak prowadzimy melodię w zdaniach, żeby na przykład raz wyżej gdzieś podnieść i wyżej zakończyć. Posłuchajcie. Biały dom Bordonich stał milczący, niemal posępnie milczący, a żaluzje w oknach były spuszczone. Samuel siadł przed gankiem, odczepił od siodła wypchane sakwy i oddał konia Chińczykowi. Zapukał do drzwi, ale nikt się nie zjawił, więc wszedł. W bawialni wydało mu się ciemno po świetle słonecznym. Zajrzał do kuchni i tu się trochę różni, prawda? Cały czas opadałem, ale to było na różnych wysokościach. Można oczywiście zrobić to nieco płasko. Przejdźmy na przykład do książki pod tytułem Club Dumas. Corso patrzył na mnie z uwagą. Z pewnością nie należał do tych, którzy z byle powodu wpadają w zachwyt. Prawda? Nie zrobiłem. Corso patrzył na mnie z uwagą. Corso patrzył na mnie z uwagą. Trochę płasko. I to już jest różnica, bo następne zdanie będę mógł skończyć klasyczną kadencją. Jeśli chodzi o to podkreślanie ostatniego wyrazu, który słyszeliście w prozie Na wschód od Edenu, to jest częsty przypadek u początkujących lektorów. Po prostu tak się skupiamy nad tym, by interpretować zdanie, że dążymy intuicyjnie do kropki, stosujemy tę samą kropkę, czyli ostatni wyraz w zdaniu realizujemy tak samo, by wziąć taki mikrooddech wewnętrzny, nabrać mikroenergii i by głowa była przygotowana do kolejnego wyzwania. To bardzo często słychać, gdy ćwiczę z moimi uczniami filmy. Tam trzeba się też skupić na ścieżce oryginalnej, prawda? Czyli na tym, co jest w dialogach w obcym języku albo co jest w wersji narracyjnej w filmie dokumentalnym. I moi uczniowie tak intuicyjnie dążą do kropki, żeby gdzieś znaleźć takie ujście zmęczenia, nabrać energii i być przygotowanym i posłuchać, czy jestem zgodny z oryginałem, czy nie, że akcentują podświadomie ostatni wyraz w zdaniu. Unikajcie tego, bo to bardzo słychać. Moi drodzy, a zatem mieliśmy, jeśli chodzi o intonację, początki, środek zdania i koniec zdania, czyli środek zdania antykadencja, koniec zdania kadencja. Wszystko to można różnie realizować. Nad tym wszystkim, jak powiedziałem w pierwszej części, dominuje generalna zasada. Przekaz musi być bezpośredni. Trenujcie czytanie na głos. Wyobrażajcie sobie, że opowiadacie coś komuś, że jesteście na scenie, że macie monodram. Wyobrażajcie sobie, że ludzie siedzą przed wami, a wy im opowiadacie, bo przekaz bezpośredni jest tu rzeczą najważniejszą. Ale ta odrobina techniki i zrozumienia, o której mówiliśmy w pierwszej części i o której mówiliśmy teraz, jest również bardzo ważna, żeby coś usystematyzować. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wytrzymaliście do końca. Jeśli macie ochotę, możemy oczywiście poćwiczyć wspólnie. Zapraszam do oglądania moich poprzednich filmów, zapraszam do oglądania filmów, które się pojawią w nieodległej przyszłości i życzę owocnej pracy. Moi drodzy, do zobaczenia.